W kolejnym odcinku zagramy w Prisoner of War. Dół, góra, dół, gotowy. Kolejny questior wykonamy dzisiaj. W ogóle zakończymy ten obóz w tym odcinku. I pamiętacie pewnie, jak mówiłem, że to pewnie ostatni obóz. Fail. Mamy jeszcze jeden obóz i wtedy tamten będzie ostatni. Tutaj jest bardzo długi tunel, a jest pewien bug na niego. Wciskamy prawy przycisk myszy i jakoś, nie wiem, lewitujemy po tym tunelu. Lecimy po nim jak nie wiem co. Bo to jest parę wyjść z tego tunelu, ale my musimy iść na sam koniec. Idziemy. Znowu prawy i lecimy. Świetnie. Świetny bug, bo trochę by to zajęło dojście na miejsce. Znowu prawy i już tutaj na tej prostej będzie wyjście. Tak. Nasze zadanie to dostać się do Rada i skomunikować się tam z tym Londynem. I tutaj mamy pokazane, że idzie jakiś facet. Chodzi do budynku. Dobrze było go, by go zapamiętać. Jeśli pierwszy raz gracie. Żeby wiedzieć, gdzie jest to radio. No i tutaj sobie gada. Nie wziąłem tutaj kostiumu, bo to i tak jest niepotrzebne. Po prostu musimy dostać się jeszcze do pewnego budynku. Tak, oni już coś zauważają tutaj. Mam wrażenie, że jakby ten dźwięk z gry jest trochę za szybko. Chociaż nic nie zmieniałem w samej grze. Teraz tak sprawdzam, bo nagrywam to znowu, oglądając ten materiał. Aha. Tam chciałem wejść, ale no niestety tam siedzą ludziska. Ktoś nas zauważył, ale ja postanowiłem wziąć klucz i lecieć. Cholera jasna, dźwięki jest w grze trochę za szybko. Ale to nic. Cholera, naprawdę jest za szybko. Skąd taki błąd? Nie wiem. Ale dobra. Jakoś przeżyjemy. Może to tylko wina tego jednego pliku w rapsa, który się nagrał. Może już kolejne będą nie failowane. Zostałem się po mundur. To nie wiem, po co mi tutaj mundur. Chyba pomyślałem, że jak zdobędę ten mundur, to będzie mi tutaj łatwiej. No, ten mnie zauważył chyba. Tak. Jak przechodziłem przez płot, ale zaraz go zgubię. I będzie po sprawie. Teraz znowu idę do tego baraku. Pomyślałem, jak nie rankiem, to nocą. Ale w sumie rankiem jest to wiele lepiej, więcej widać i tak dalej. Znowu lecimy, lecimy. Kurde, długie te tunele tutaj. Nie dziwię się, że go tak długo robili. No, jesteśmy. Znowu do góry. Hop. Znowu ta stawka. I
co planuję. Idę sobie powolutku. Musimy wziąć ten klucz. On jest nam niezbędny. Kapitan nie miał ochoty tutaj go zbytnio zabierać, ale po kilku razach dał się namówić. Teraz szybko lecę po tych schodach, bo tam jest ten wysokiej rangi oficer. Otwieram drzwi. Wchodzę. Zabieram mundur. Oficera chyba. Nie mogę rozczytać. I przebieramy się. Jednakże to nam nie gwarantuje 100% neutralności, że tak powiem. Bo znowu tylko zwykli żołnierze nas nie rozpoznają, a inni jak najbardziej nas rozpoznają w przebraniu. Oficerowie ciągle nas rozpoznają, to nie ma wpływu. I teraz tak. Wchodzę sobie tutaj. I sobie myślę, no dobra, wejdę, jestem incognito. Cholera jasna. Się okazało, że tam siedzi akurat ten koleś. No i jak zwykle. Znowu? Nie, zdecydowałem się na czas wolny. Dobra, już dźwięk za chwilę powinien się naprawić. Chyba, że te wszystkie pliki z dźwiękiem z gry są uszkodzone, ale nie wiem jakim cudem. Nagrywałem frapsem. O rany. Chrypa, ale już nie mam kaszlu. Świetnie. Nie, jednak dźwięk z gry jest źle nagrany chyba. Nie wiem jakim cudem to mogło źle się nagrać, ale... Ale jest źle nagrane. Trochę dziwne, bo nagrywałem frapsem, a fraps nagrywa dźwięk z gry równocześnie z filmikiem. No niestety. No to musimy lecieć dalej. Czekamy, aż ten podróż. Kurde, trochę... Spoiluję ten przyspieszony dźwięk z gry. Cholerny spoiler. No dobra, niestety zauważyli mnie jak zwykle. I dostałem kulkę. Znowu na apel wieczorem się decyduje, kurde. Mi się to w ogóle uda tym wieczorem? A chyba wziąłem apel wieczorny, bo obawiałem się właśnie tego upływu czasu. Że nie stawię się na apelu wieczornym, jak będę w czasie wolnym wykonywał misję. Dlatego tak, a nie inną godzinę. Znowu się decyduję na ten mundur. Trochę się na niego uparłem. Trochę to moja głupota. Tu też mnie od razu zauważyli. No i to już były nerwy. Normalnie się denerwowałem tym, bo ciągle mnie zauważali. To powinno iść gładziutko tutaj. A niestety jest zupełnie na odwrót i muszę bawić się z nimi w berka. Oni wbiegli do budynku, nie wiadomo dlaczego. I tam siedzą. Ale po chwili wychodzą. No i znowu złapany, no. Trochę mi nie idzie. Sorry za ten dźwięk opóźniony. Na pewno takich problemów już nie będzie później. Na pewno w kolejnych odcinkach nie będzie tego problemu. Nie wiem dlaczego to nie nagrało równocześnie z filmem wideo.
O rany, jednak mi kaszel nie przeszedł. Trochę to potrwa, zanim wrócę do pełnej formy i będę mógł tak nagrywać razem z dźwiękiem. No, razem, czyli nagrywam i mówię. A nie, że najpierw nagrywam, a później w obrót... przed obrabianiem filmu mówię. Tak nagrałem tego Prisonera, myślałem, że go w końcu skończę. Będę mógł się zabrać tylko za... Jak ja mam teraz serię? Fable i trzecia era. Tak. Fable i trzecia era i planuję koopa. Tutaj znowu się będą kręcić. Ale chyba tym razem powinno mi się udać. Nie jestem pewien. Dobra, biegnę po ten mundur, trochę mi się śpieszy. Może mnie nikt znowu nie zauważył po drodze. Zabieram mundur. Przebieram się. W ogóle to dziwna sprawa jest, bo jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło takie coś, żeby dźwięk z gry był opóźniony lub za szybko, jak w tym wypadku. Zwykle to było, że dźwięk tego, co ja mówię, było opóźniony. A nie tego, co było w grze. Tutaj tym razem byłem sprytniejszy, postanowiłem sprawdzić. No i rzeczywiście on tutaj będzie siedział. Się nigdzie nie ma zamiaru ruszać. Muszę iść powoli, żeby nie biegać, bo mnie znowu tutaj będą łapać. Tutaj myślałem, że może coś znajdę. Jedynie mundur. Chciałem, może to jakiś inny mundur jest. Nie, to jest zwykły mundur zwykłego żołnierza. I tak mam lepszy mundur w tym momencie. Myślałem, że przez kratki go wywabię. Niestety. Ale ten to usłyszał, bo odbiło się i walnęło w beczkę. Wtedy wpadłem na inny pomysł. Pójdziemy tutaj. I... No dalej, Brona, widzisz. 30 meters of copper tubing. 12 square meters of fine titanium mesh. Tutaj się zacinały te rozmowy, nie wiem czemu. Some of those little screws. Do you know the tiny little ones with the... Hello? Hello? Are you still receiving? Hello? Hello, come in, buddy. Hello? Fajny moment. Oh my god, not again! Who keeps meddling with that fuse box? When I find out, I will have him flogged! Trochę się zdenerwował chłop. I przyszedł, idzie tutaj to sprawdzić. Ja szybko zmieniałem, żeby znowu działało. Myślałem, że to ten facet, ale to jest zwykły strażnik. Tutaj wychodzi on. I sobie pomyślałem, o kurde, jak mnie zauważy, to pewnie mnie rozpozna i dupa z misji. To ja wychodzę tutaj. Sobie pomyślałem, że pobiegnę naokoło. Tam oczywiście nie ma przejścia, muszę iść tutaj. No właśnie tu. I tutaj jest wejście. I teraz jak najszybciej, żeby mnie nie zauważył tamten facet. Kontaktować się z Londynem.
ludzi tutaj oczywiście nie zwracają uwagi, oni mają to gdzieś. Szybko. Come in, Field Mouse. Come in, Field Mouse. This is Early Bird. Come in, Field Mouse. Are you there? Wake up, Field Mouse. Come in, Field Mouse. This is Early Bird. Starting to get just a little grouchy. Field Mouse, the message is let slip the dogs. You got that? Sorry, didn't catch that, Early Bird. Let slip the dogs. Repeat. Let slip the dogs. Can't believe I'm actually saying this stuff. Trochę się denerwuje kapitan Stone, bo nie może się z nimi dogadać. Look, Field Mouse, the Krauts are about to launch a rocket the size of Virginia right into your backyard. Are you gonna do something about it, or do I have to come over there and fly those bombers back myself? No i powiedziałbym to teraz bardzo wyraźnie. No. I udało nam się. Teraz musimy wracać. Myślałem, że tamten facet teraz będzie tutaj wracał. Ale idę z pokoju powoli. O, właśnie wraca na swoje stanowisko. Omijam go szerokim łukiem. I teraz idę tam, skąd tu przyszedłem, tunelem. I będziemy lecieć? Tak, lecimy. W szybki sposób. Dziwny bug gry. Ale za to pomaga. Lecimy po tej mapie. Mapie, kurde, co ja gadam. To już Total War mi tutaj po głowie. Total War. That's Prisoner of War. Tutaj nie ma broni. Nikogo nie możemy zabić, jesteśmy zdani tylko na siebie. I to, jak będziemy ich przechytrzać. Niestety gra jest tak liniowa, że nie pozwala na jakiekolwiek sposoby, jakieś inne tam eliminacji. Ale zdecydowanie schować ten mundur, sejwnąć grę, jak już słyszeliście. Trochę prędzej to sejwowałem. Czas wolny i pójdę pogadać z tymi tam. Aha, remundur. Albo czemu nie? Podoba mi się. I teraz będzie trochę trudne zadanie przed nami. Czasówka. Take care of that uniform, Captain. If the generals, I hope your mission is... Tak, on tutaj nas wychwala, że mamy ten strój. Then we must prepare for... Jeśli można... Splendid work, Stone! Now, Major, how are we doing with that tunnel? We are just centimeters from the surface, sir. Good. Good. Have the chaps ready to move as soon as we hear those air raid sirens. Tak, teraz się rozgadali i słyszymy syreny. Coś się dzieje. I nie byle co. Most of the men are now in the tunnel, sir. All right. Probably best if you go next, Stern. Lieutenant, round up the men and get them to the shelter. Very good, sir. No! You would let all our months of work be wasted? We will bring forward the launch. But Herr General... Tak, generał tutaj się denerwuje. Lieutenant, get everyone back to their posts. The rocket will be prepared for launch immediately! Yes, General.
I hope you got your measurements right, fellas. If this thing comes out in the Commandant's bathroom, I'm not gonna be happy. I słychać dźwięki niepokojące. Looks like they're trying to get that thing off the ground before the bombs start landing, no sir. No i właśnie. Bother! I'm afraid we might have blown it, chaps. You guys go ahead. Guys go ahead. No! You've done enough already. We'll just have to go. But the... Before I change General my mind... General Stone bierze to na klatę. Very well, Stone. But the minute those bombs start raining down, you make a run for it. Rocket or no rocket. Major, can we give the captain any help at all? Yes, sir. Captain, further study of the documents you recovered revealed that to abort the launch, two control keys will be required. One must be inserted into a control panel at ground level, and the other into a control panel on the floor above. You should find the keys beside their respective control panels. Good luck, Captain. Don't take any unnecessary chances, Stan. Do you hear? Mamy rozkazy i minutówkę. 5 minut na wykonanie zadania. Szybko idziemy tam, gdzie robiliśmy zdjęcie rakiety do tego budynku. Tylko nie idziemy przez dach, a po prostu frontowym wejściem. Musimy jak najszybciej iść, bo minutę nam zajmuje dojście. A 4 minuty mamy na tą zabawę z tymi kluczami. W ogóle za chwilę pewnie będzie widać na tym filmiku, jak ja to wykonuję i będziecie wiedzieli, jak samemu to zrobić, zadanie. Dobra, tutaj trochę się zaplątałem. No i to jest denerwujące. Wchodzę na murek, a on mi zaskakuje z niego. O, chciałem. Teraz w ogóle się zgubiłem, chyba mi się gra zbugowała. Ale nie zwracam na to uwagi, szybko. O, teraz zamek mi się człowiek zbugował. Tak otwieram, myślę, a się otworzy. A gra tutaj nie otworzy ci się od nowa gnoju. Ale dobra, tym razem się udało. Już zmarnowałem bardzo dużo czasu i chyba nie zdążę wykonać tego zadania. I myślałem, że tym razem mnie rozpoznają, a tutaj no niestety złapali mnie. 4, 3 i mamy odliczanie. I gra się postanowiła wywalić na pulpit. Gra się wywaliła. No właśnie, zrobiłem tutaj cięcie, bo musiałem od nowa uruchomić grę i tą misję. Ale już mam zaoszczędziłem tego oglądania, już jesteśmy w tym budynku. Tą misję chyba powtarzałem około 8 razy, zanim ją wykonałem prawidłowo. Tak, musieliśmy tego ominąć. Szybko. No właściwie ja tam nie szybko, bo trochę się guzdram tutaj. Biorę klucz. I mamy jedno z dwóch. Jeszcze drugie nam pozostaje. Ten tam patroluje, idzie dalej. Ja tutaj chcę czekać. Jesteście ciekawi, czy mi się za tym razem uda? Teraz tak to nagrywam? Nie uda mi się. Niestety, ale chyba będę blisko. Tutaj idę za nim, bo naprawdę mi się śpieszy z tym zadaniem. To się wydaje dużo czasu na wykonanie. I tak naprawdę jest to bardzo mało czasu.
teraz biegiem po schodach do góry musimy, bo w tym tutaj miejscu także musimy to zaaktywować, żeby rakieta nie ruszyła. Jak widać, Niemcom się uda odpalić tą rakietę. Nie ma tak, że im się nie uda. Po prostu to odpalają, jeśli my nie zrobimy czegoś. Tutaj postanowiłem się trochę poukrywać, pomyślałem, a dobra, poukrywam się i wtedy nie będzie problemu. Tutaj się postanowiłem schować. On tam gdzieś dalej poszedł. To mi otworzyło drogę tutaj. Biorę klucz. Nikt mnie nie widzi. I teraz ostatni problem. Ten tutaj koleś. Prawie mnie zauważył dziad. I teraz kolejny problem, czyli jak go ominąć. Bo go się nie da ominąć. Już bardzo mało czasu zostało, postanowiłem polecieć, tak aby mnie nie złapał. Niestety go nie ominąłem. No to już pominąłem ten moment tam. I tutaj już ostatni moment, czyli jak się podbyłem tych tutaj z góry, tamten na dole mnie zauważył, bo jestem bez przebrania. On mnie tutaj zauważył wtedy, tam na dole. Oni zbiegli za nim, bo on zaalarmował ich. A ja się ukryłem, ominąłem ich i poleciałem do góry po klucz. I niestety nie odpalili rakiety. Generał będzie ostro wkurwiony. Was ist wrong? Why is the launch not proceeding? We are looking into it, Herr General. Looking into it? My rocket stands idle and you are looking into it? We are doing all we can. Oh, is that right? Get that rocket into the air, Commandant! This could be an easy... O, dźwięk się naprawił w grze. Pod sam koniec. We really have to leave... I will count to three, Commandant! One, two... Ojojoj, ale walnęło. My rocket! Z tym niemieckim akcentem. You will all be shot for this! Dziwne, on sobie stoi i nikt nie strzela tak naprawdę. Prepare my car. We will leave immediately for Kolditz. This temporary setback will not affect the continuation of our research beneath the castle. Beneath the castle, right behind you, General. No i koniec tego obozu. Już ostatni raz widzieliśmy ten obóz, nie będzie wracania tutaj. I teraz będzie ostatni obóz, czyli powrót do tego Zimnic, czy jakoś tak, nie pamiętam. I jedzie swoją furą na miejsce. General Stahl, what a wonderful surprise! It is always a pleasure to welcome. Silence! How dare you speak of pleasure when my rocket lies in pieces? Pieces, General? I don't understand. How dare you pretend you have not heard? That idiot who runs Stalag Luft may as well have called in the bombers himself. This is grave news indeed, Herr General. But perhaps I can offer something to at least partially alleviate the pain. Guard? Cholera, mają Hardinga. You!
Please, Herr General, I mean to say, we have not yet debriefed the prisoner. You stole my plans from Stalagluft. You somehow arranged the destruction of my rocket, and now, Englander, you will pay the price. Given the chance, General, I'd have strapped you to that rocket and lit the touch paper. Ale spokojnie, zapię do niego. Herr General! No i teraz znowu nas zauważono. What is the meaning of this? Wait a minute. I remember you. You were in Stalagluft. So, you tried to escape in my car? Only to end up inadvertently transferring yourself straight into another prison camp. Trollololo. This is most amusing. Is that not amusing, Commandant? Wszyscy zdziwieni, nie wiadomo o co mu tak naprawdę chodzi. What should I do with this man here, General? Oh, take him to join the others inside and give him extra rations. He has brightened up my day considerably. Yay. And prisoner Harding, Herr General? Throw him in the cooler. I will deal with him later. Ah, it is of course most agreeable to be reacquainted with you, Captain Stone. But it grieves me to think that a man of your courage is likely to spend the rest of the war behind bars. I bust out of this place once. Don't see why I couldn't do it again. Might not be quite that simple, Stone. You see, Jerry seems to have rather upped the ante. Oh yeah? We've concocted one scheme after another and planned them in meticulous detail. Merely for us to be foiled by the Germans each time at the penultimate moment. Only fellow to make any sort of headway was the SOE chap, Harding. Decided to go it alone. Didn't seem to trust anyone. Wouldn't even tell us what he was up to. Just kept disappearing off up into the attic above the chapel. The attic, huh? Guess I could go check it out. Indeed, Captain. Colonel Harding has been removed from the picture, but we might perhaps salvage something of his work, no? Mum's the word, though, eh, Stone? We're not quite sure who can be trusted just now. I kolejny quest. Niestety. Chciałem zapisać grę. Biegam, a on mnie tutaj wygania, alarmuje straż w ogóle. W ogóle tutaj się dzieje. Gonią mnie, alarmują. Nie wiadomo o co chodzi. To sobie myślę, ominę go jakoś, albo nie wiem. Bo chciałbym do baraku zapisać grę. Pamiętam, że barak B to był dla Hardinga. Myślę, że pewnie jest taka pora, w której nie mogę sobie wejść swobodnie do baraku. Myślę, schowię się na jakiś moment. No, tutaj drzwi mnie odsunęły, zamknęły się. Znowu je otwieram. I ukrywam się. Bo chciałbym zasejwować grę i skończyć ten odcinek. Niestety, gra mnie troluje. Wchodzę. Rozglądam się, nigdzie nie ma mojego łóżka. Oh my god. Ten ciągle zauważa. Stoi, się gapi na drzwi zamiast wejść. I poszedł sobie.
Szybko tutaj wchodzę i się okazuje, nigdzie nie ma mojego łóżka. I się denerwowałem na ten moment, bo... trochę przyszedłem. O, ten niefortunnie tutaj właśnie był. Gdyby go tu nie było, to bym się ukrył. Let us hope you are not afraid of the dark. I dzielimy izolatkę z Hardingiem. No, nie mogę nawet wczytać gry, bo nie zapisałem. I wreszcie jestem w moim baraku. Save'uję grę. I kończę odcinek.